Witajcie, z tej strony Łukasz z kanału KosaTV. W dzisiejszym vlogu to ja będę odpowiadał na Wasze pytania. Także nie przedłużając, zaczynamy. Łukasz Karwowski pisze Q&A. Dlaczego zacząłeś nagrywać vlogi? Jak odnieść się do białka z użytków zielonych? Dlaczego nie dać dla krowy na przykład 25 kg siarki kiszonki? To po kolei. Dlaczego zacząłem nagrywać vlogi? Trudno odpowiedzieć. Już po prostu z tym YouTube'em już od jakiegoś czasu trochę istniałem na tym YouTubie i kilku widzów właśnie prosiło mnie, dlaczego bym nie zaczął nagrywać vlogów. Początkowo do tego byłem sceptyczny, ale tak na próbę w zeszłym roku wrzuciłem pierwszy vlog i dosyć pozytywnie był odebrany. I tak przez jakiś czas zastanawiałem się, o czym nagrywać te vlogi, żeby nie były to kolejne nudne o tym samym. I szukałem dla siebie tematu, aż w końcu padło mi, dlaczego nie robić na ten temat, na jaki się interesuje, czym się zajmuje. I tak jakoś to poleciało, pierwszy, drugi został pozytywnie przyjęty i dalej kontynuuję. Jak odniesiesz się do białka z użytków zielonych? No, powiem, to już było we wcześniejszym vlogu. No, ja nie jestem przeciwnikiem tego systemu żywienia zielonką, on jest bardzo tani. I dlaczego by nie można było żywić? No jedyną tutaj wadą jest to ten moment przestawienia, bo nie ma dostępnej zielonki cały rok. I ten etap przejścia z zielonki na kiszonki, z kiszonki na zielonkę jest dla krów dosyć trudny i to jest główną wadą tej paszy. I dlaczego nie dać dla krowy na przykład 25 kg sianu kiszonki? A dlaczego nie? Jeżeli dostarczymy odpowiednią ilość energii na tą kiszonkę, to jak najbardziej jest to możliwe i nie wykluczam absolutnie czegoś takiego. Dobrze, następne pytanie. Jaką masz wydajność? No, wydajność około 9200 kg obecnie jest na stadzie. Trzecie pytanie, Jan Kowalski. Gdzie oddajesz mleko? Jaka cena za litr parametry mleka? Mleko oddaję do spółdzielni Mlekpo, oddział Ząbrowie. Cena około tam niecałe 1,70 zł to za litr przy parametrach tłuszcz 4,3, białko 3,5, około tak mniej więcej. Powrót do korzeni. Do ilu krów planujesz rozbudować stado? Obecnie jest na poziomie 72 dojnych. Tak myślę, że 80 pary na tyle pozwolą obecne budynki bez rozbudowy i do tego będę dążył w najbliższej przyszłości. Artur Filipek, jak dalej będziesz rozwijał gospodarstwo? Czemu zdecydowałeś się akurat na hodowlę krów mlecznych? Ciekawy blog, pozdrawiam. No dalej, no będę starał się, jak wspomniałem wcześniej, zwiększyć trochę produkcję, może trochę areał powiększać stopniowo. Czemu zdecydowałem się na hodowlę krów mlecznych? Od początku gospodarstwo było od dziecka utrzymywane, jeszcze jak w czasach dzieciństwa, pamiętam, tata z dziadkiem skupowali bydło rzeźne i wzięli to do ubojni i tak jakoś zaszczepili we mnie tą żyłkę tego krowiarstwa i po prostu od dzieciństwa towarzyszą mi krowy i tak po prostu to ciągnę dalej. Paweł 20. Dlaczego sprzedałeś Zetora 6340? No do dziś jeszcze dzwonię posłuchać, jak silnik pracuje. Od Pawła. A tak z poważnych pytań, to przedstawiłbyś podział obowiązków i zadań w gospodarstwie, domowników i ewentualnych pracowników najemnych. Konkretnie to w wiadomości prywatnej bym powiedział, ale powiem tak, że to jest gospodarstwo rodzinne, prowadzę z żoną i rodzicami, nie zatrudniamy pracowników najemnych, ewentualnie usługi i po prostu uduj to. Głównej oborze tutaj na Nowej to dwie osoby, w międzyczasie ja tam wiadomo czy obornik wypchnę, prześcielę, takie rzeczy i dodatkowo inne prace takie jak wóz czy zadawanie pasz, to jest po udoju przedprowadzone i tak około 2,5-3 godziny rano czy na wieczór schodzi się z obsługą stada dla 2-3 osób w zależności. Damian Choiński. Odchów cieląt i jałówek. Jakie pasze stosować do skarmiania krów? Zać lanie krów i jałówek. Tutaj no,
tych pytaniu to akurat są trzy tematy na trzy kolejne vlogi, można powiedzieć, że odchów cieląt i ołówek. To jest bardzo, bardzo ogólnikowe, ale też staram się jak najszybciej odpowiedzieć na to pytanie, że w odchowie i ołówek starajmy się unikać pasz energetycznych, bo one sprawią, że się nam będą te sztuki zacielać w początkowym okresie, to i owszem, ale w początkowym okresie życia, jeżeli tam są, to wiadomo, że trzeba o nie zadbać, ale później to unikajmy. Zacielanie krów i ołówek. Tutaj to każdy chyba ma z tym problemy i nie ma co ukrywać, że to jest dosyć trudne. I na to wpływa wiele czynników, nie tylko żywienie, ale też i warunki utrzymywania, czy po prostu pogoda też ma duże znaczenie na ten wpływ. Jakie pasze stosować do skarmiania krów? Wszystko, co jest dostępne pod ręką, co jest mamy w gospodarstwie, to jak najbardziej należy wykorzystywać. Karol TD90, może zrób jakiś odcinek o produkcji paszy treściwej w swoim gospodarstwie. Pasz treściwych to ja tylko robię po prostu śrutę zbożową dla cieląt małych i od niedawna zacząłem robić korektor energetyczny i o tym też długo by rozwodzić. To jest w skrócie z śruty sojowej, kukurydzianej, wysłotek rzepakowy, witaminy i tłuszcz chroniony. Masejek 255. Jakie pasze energetyczne stosujesz w żywieniu stada? Jaka białkowa, jaka energetyczna? Jakie białkowa? No to głównym tutaj tematem to jest śruta rzepakowa i śruta sojowa. Dodatkowo ze stacji paszowej idą pasza pełnoporcjowa 22% białka i energetyczna, tak jak wspominałem wyżej, po prostu ten koncentrat i jeszcze do wozu jest dokładana sucha wysłotka. Co dodajesz jałówkom oprócz tego, co w paszowozie? To też wiąże się z poprzednim pytaniem. Właśnie jałówkom to właśnie do 8-9 miesięcy jest podawana jeszcze śruta zbożowa. Tym mniejszym cielaczkom to wiadomo, że tam jest specjalna tam pasza, PCJ-ka i odręby pszenne. Tutaj ciężki nick, dyfud, WG, czy jakoś tak. Jaką śrutę wybrać na żywienie pastwiskowe? Latem nie mam kiszonki z kukurydzy i wtedy mocznik jest ogromny. Tutaj albo śrutę z kukurydzy, z ziaren kukurydzy, bądź też wysłotki. Albo mokre latem to nie są dostępne, ale suche jak najbardziej można dostać. Tak? Śruta kukurydziana albo wysłotki. Tak? No, tutaj się nam małe zamieszanie zrobiło. Ale następne pytanie. Ajo, co sądzisz o wprowadzeniu do żywienia pulpy ziemniaczanej i wysłotek buraczanych? Pulpa ziemniaczana. Jeśli chodzi o wysłotki buraczane, to owszem, to jest bardzo fajna pasza, ona jest bardzo energetyczna i dosyć stosunkowo tania. Do tego jak najbardziej polecam, jeżeli mamy dostępność. Z mokrym wysłotką jest taki problem, że nie jest ona dostępna w ciągu całego roku i trzeba ją, tylko w sezonie, i trzeba ją zakiszać. No i niestety przy tym zakiszaniu jest też sporo strat, ale jeśli chodzi o pulpę ziemniaczaną, to już to jest przekombinowane, ponieważ w pulpie ziemniaczanej jest bardzo niski jest stężenie składników odżywczych, praktycznie to jest tylko woda i tutaj do opasów to jak najbardziej można jako zapychacz stosować, ale przy żywieniu krów mlecznych to jest za ubogie. Tomasz Suchecki. Czym można zastąpić muto browarniane, aby nie spaść z wydajności? Miałem teraz mały przestój w dostawie muta i mleko strasznie poleciało. Nawet podniesienie rzepaku i soi nic nie dało, tylko spowodowało biegunki. No tu jest temat taki, że każda zmiana, nawet zmiana na dobre w żywieniu krów mlecznych będzie powodowała negatywne skutki. Przed tym się nie da uniknąć. Każde zmiany należy wprowadzać stopniowo i tutaj muto wyrównane to jest typowo białkowa pasza, także tutaj z rzepakiem i soją to bardzo dobrze podniosłeś, ale tutaj no nie oczekujmy cudów. Dlaczego właśnie ja nie jestem bardzo zwolennikiem muta, czyli mokrych wysłotek, bo tych pasz nie da się zmagazynować, nie są stale dostępne, także one
bo z nimi może być problem, że jak wyniknie przerwa w ustawie, także będziemy mieli Meksyk. To... Tak, o, już bez pomocnika. Prezes pisze, jak będziesz poruszał temat, to możesz powiedzieć o bilansie białka i energii, bo częstym błędem jest właśnie brak wiedzy na ten temat. Tutaj odsyłam do vloga o podstawach żywienia, tam mniej więcej trochę wspomniałem. I właśnie cała sztuka jest na tym bilansie, żeby trzymać stosunek tłuszczu do białka na odpowiednim poziomie. Mam około między 1,2 a 1,3. I też mocznik też, żeby pilnować. I tutaj właśnie to troszkę obszerniej w tamtym poprzednim vlogu wyjaśniłem. Adam Soch pisze, witam, pytania. Jakiej odmiany kukurydzę siejesz? Z jaką firmą paszową współpracujesz? Widzę, że posiadasz stację paszową. Z jakiej firmy masz stację? Co dajesz do silosów paszowych? Czy kupowałeś silosy na własną rękę? Czy współpracujesz z firmą paszową, od której dostałeś silos? Inseminujesz sam? I jaki jest okres międzywycieleniowy? Jaka średnia wydajność ze stada? Pozdrawiam hodowca bydła. Ja również pozdrawiam i postaram się odpowiedzieć na te dosyć długie pytanie w kilku punktach zawarte. Jakie odmiany kukurydzy siejesz? U mnie tutaj to wiedzie Hulk i Danubio. Wcześniej Dynamit był z Sadbału właśnie też siałem, ale z nim jest taki problem, że ma drobne nasiona i przy siewniku mechanicznym, tak jak ja sieję tym metrozetem, po prostu za duża obsada się robiła, nie był precyzyjnie wysiewany. A nie będę tam przekładał dla jednej odmiany, dlatego też zostałem przy Halku przeważnie i Danubio też fajna odmiana i też polecam. Z jaką firmą paszową współpracujesz? No nie chcę tu reklamy robić, ale jeżeli padło pytanie, no to odpowiem. Współpracuję z Cargillem, dosyć dużo też z Bratinem i czasami z Trawa też produkty u mnie się pojawiają. I widzę, że posiadasz stację paszową. Z jakiej firmy? Stacja paszowa jest z firmy GA, tak jak całe wyposażenie obory. Tutaj nic nie ukrywam. Czy kupowałeś silosy na własną rękę, czy współpracujesz z firmą? Tak jak wspominałem, współpracuję z Cargillem i od nich właśnie te silosy mam wstawione. One są faktycznie wykupione moją własnością. Jeszcze są dodatkowo dwie jedenastki, które wykorzystuję do przechowywania ziarna zboża. Czwarte, inseminujesz sam i jaki jest okres międzywycieleniowy? Niestety sam nie inseminuję, ale powoli zaczynam myśleć nad tym tematem. Głównym argumentem za tym nie są koszty, ale to, że jeżeli sam coś wykonam, to będę wiedział, że było wykonane dobrze. I jeżeli będzie coś zawodzić w rozrodzie, to będę wiedział, że na pewno nie inseminacja. Jaki jest okres międzywycieleniowy? No to około 400 tak przeważnie dni się waha, tam ponad 400, 420, 430. No są też sztuki, które poniżej 360 dni mają ten OKMW, ale są też takie, które ponad 700, tam się przeciągnie laktacja, także tutaj to jest rozstrzał dosyć spory. Jaka średnia wydajność? Wspominałem 9200. Damian Jaworski. Ile masz hektarów? Jakie maszyny planujesz zakupić? Hektarów jest około 62-3, z czego 40 jest własnością, a reszta to dzierżawy. Jakie maszyny planujesz zakupić? No, takie podstawowe, tutaj priorytetem to będzie na pewno opryskiwacz większy, bo do tej pory to tylko 400 jest dosyć kłopotliwe. Pług obrotowy, 4 skiby, tak by się chciało na ten wario ze zmienną szerokością orki, ale zobaczymy, wystarczyłoby, aby było zabezpieczenie non-stop. To już by też dużo było dużym ułatwieniem, bo do tej pory mam na kołku i zrywalnym, nie jestem z tego zadowolony. No i też tak chodzi po głowie brona talerzowa z hydropakiem i może jak się tam poszczęści, to przyczepę własną samozbierającą do zbioru traw, ale tutaj to się też zastanawiam, czy warto, czy nie lepiej pozostać przy usługach. Marek Karpowski, może coś o synchronizacji rui? Stosuję, jest często stosowany przy jakichś problemowych sztukach, jeżeli tam po prostu po drugiej, trzeciej inseminacji nie załapie, wtedy jest badanie USG i przeważnie tutaj jest to ustawiane na tą metodę 3 zastrzyki hormonowo i tutaj w
więcej wypowiedzieć się, to naprawdę trzeba byłoby zrobić osobny odcinek o rozrodzie i więcej o tej koncepcji, ale ogólnie jeśli chodzi o synchronizację, to polecam, bo wtedy mamy pewność, jeżeli prawidłowo ją ustawimy, że jeżeli z krową jest wszystko dobrze, to jest po prostu powiedzmy 70% szans, że ona załapie. Jan Kowalski. Jak zwiększyć wydajność u krów mlecznych? To jest dosyć obszerny temat i sam bym chciał też jeszcze zwiększyć odrobinę wydajność, a jak do tego dążyć? Podstawą jest żywienie. I tutaj cudów nie ma, bo krowa pyskiem się doi. Jak jej damy, tak mamy. I chodzi o to, żeby w paszach objętościowych była jak największa koncentracja składników odżywczych. Wtedy jest dużo łatwiej, dużo taniej jest żywić. Drugą właśnie po tym też istotną kwestią jest genetyka, ponieważ jeżeli nie mamy doskonałej genetyki, to nic tutaj nie poradzimy z tym tematem. I trzecim filarem są też warunki utrzymania, żeby krowy miały jak najwięcej światła, świeżego powietrza i swobody. Wtedy też to przełoży się na wydajność mleka. HFRFJDD pisze, ile czasu zajmuje Ci dojenie i co sądzisz o krowach Simmental? Dojenie zajmuje dwie osoby, powiedzmy około godziny 15, godziny 30, jak tam się ułożą, ustawią. Od tego to zajmuje. A co sądzisz o krowach rasy Simmental? Mam kilka mieszańców właśnie z rasą Simmental i ogólnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej rasy. Jeżeli chcemy żywić mniej intensywnie, to owszem, one się nadają. Przy hodowli bardzo intensywnych jednak HF się lepiej sprawdza. Simmental jest na pewno odporniejszy, on bardziej się nada po prostu stad, gdzie mamy krowy na uwięzi, nie mają ruchu. One bardziej to wytrzymają do pastwiska, jeżeli jest zmiana właśnie przejścia z obory na pastwisko, też one to łagodniej przechodzą. Ogólnie to jest rasa mniej wymagająca, a mleka też naprawdę mogą solidnie dać i uzyskanie wyników 10 tysięcy od sztuki też nie powinno jakoś specjalnie zaskakiwać. Jest to możliwe przy odpowiedniej hodowli i ogólnie. I tutaj pytanie petarda po prostu, które było zadane już pod wcześniejszym vlogiem i nawet od tego pytania właśnie zrodziła się idea na Q&A. I to właśnie na koniec sobie zostawiłem. Fernus TV pisze, czy opłaca się hodowlę krów od zera? Odpowiem na to inaczej, że jeżeli się opłaca nam, producentom, zwiększać produkcję mleka, to na tej zasadzie też opłacałoby się wejść w tą produkcję i zacząć. Tylko im mniej posiadamy środków potrzebnych do wykorzystania tej produkcji, jest o wiele trudniej. Jeżeli mamy już jakiś tam budynek, który możemy zaadaptować na hodowlę krów, no to już jest całkiem fajnie. Jeżeli już mamy jakieś tam podstawowe maszyny do zbioru zielonek, też już jest dużo łatwiej. I jeżeli już prowadzimy produkcję opasów, to już przestawić się jest naprawdę zupełnie łatwiej, tylko chodzi tutaj o maszyny do udoju, do przechowania i schładzania mleka. Jak najbardziej jest to opłacalne, nie ukrywajmy, tutaj produkcja mleka w przestrzeni tam kilku ostatnich lat jest bardzo stabilna. Nie ma może jakichś tam rewelacyjnych kokosów, ale ten dochód jest stabilny i pozwala on planować przyszłość. Jak będzie dalej, to tego nie wiem. Na pewno opłacalność trzeba liczyć w przeciągu kilku lat, nie w przeciągu jednego roku, bo tu można się z tym bardzo mocno pomylić. I tak to bywa, że czasami jest, że jeden rok jest strat, ale kilka następnych nadrabia tą stratę. I uważam, że ta produkcja jest stabilna i warto w nią inwestować. I też jest drugim bardzo ważnym czynnikiem, że ona jest bardzo pracochłonna. I tutaj po prostu nie ma aż tak silnej konkurencji na tym rynku, bo dużo gospodarstw już rezygnuje z tej produkcji, z braku sił po prostu.
A jeżeli byś chciał wejść w tą produkcję, to radziłbym ci przemyśleć, bo naprawdę czasu wolnego to nie będziesz praktycznie już dużo miał. Także to wszystko zależy od chęci. Także tutaj, jeśli chodzi o pytania, to by było chyba tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to zostawcie coś po sobie, to was nie kosztuje, a mnie na pewno motywuje do następnych vlogów i następnych produkcji. Powiem, że coraz trudniej jest mi nagrywać, bo tak jak widzieliście, połączyć dom, rodzinę z pracą i jeszcze znaleźć czas na przygotowanie się, nagranie jakiegoś materiału, to już naprawdę często to wieczorami, nocami zarywam, szukam informacji, materiału, żeby coś znaleźć, później to nagrać, zmontować, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Do tego też zaczął się już sezon prac polowych, intensywny i także tego czasu jest coraz mniej. Dlatego co? Kończymy i widzimy się za tydzień.